Pół miliona odwiedzin rocznie, ogromne zainteresowanie zwiedzających i grad prestiżowych nagród to sukcesy Szlaku Zabytków Techniki. Lista obiektów wchodzących w skład tego wyjątkowego w skali Europy projektu powiększyła się właśnie o 6 kolejnych atrakcji. Prawdziwa przyjemność spotkać się z Państwem z takiej okazji. To znak, że ten nasz Szlak Zabytków Techniki żyje, rozwija się. Spośród 26 wniosków obiektów wyrażających chęć włączenia się do szlaku wybrano 6 propozycji. Podczas specjalnie zorganizowanej konferencji zaprezentowano nowe obiekty, wśród których znalazły się Cieszyńskie Muzeum Drukarstwa, Wieża Wyciągowa Szybu Prezydent w Chorzowie, Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Huta Szkła w Zawierciu i Elektrociepłownia Sząbierki w Bytomiu. Przedstawiciele nowo przyjętych obiektów zdają sobie sprawę z potencjału projektu. Bo to nie tylko obiekt, nie tylko to, że on jest świadkiem przemysłowej historii Chorzowa, że on jest taką dominantą przestrzenną, że jest niezwykle oryginalny, że zachowało się jeszcze kilka historycznych innych obiektów z terenu tej dawnej kopalni, tej najważniejszej dla Chorzowa kopalni, kopalni Król dawnej. To nie tylko ten obiekt, ale to, co się w nim dzieje, czyli to, że on zyskał jakby zupełnie nowe życie, nową funkcję. W podobnym tonie wypowiada się Jacek Janas, prezes elektrociepłowni Sząbierki, obiektu, który od dawna cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Szlak Zabytków Techniki sądzę, że pomaga nam w tym, co realizujemy od kilku lat, w uwypukleniu i miejsca i roli, jaką ten obiekt pełni, ośmielę się powiedzieć, w takim życiu społecznym, lokalnym, kulturalnym Śląska, na pewno bardzo ważnym dla Bytomia, bo jest to obiekt, w którym bardzo wiele inicjatyw już się zrealizowało. Elektrociepłownia Sząbierki to unikatowy kompleks przemysłowy zbudowany w latach 20. ubiegłego wieku. Ten charakterystyczny budynek z cegły z wieżą zegarową i ponad 100-metrowymi kominami tylko od stycznia do września obecnego roku odwiedziło 10 tysięcy osób. W hali dawnej maszynowni coraz częściej organizowane są wydarzenia kulturalne. Takich wyjątkowych obiektów jest na szlaku 36. Dlaczego warto je zobaczyć? Żeby trochę otworzyć ludziom oczy na to, czym jest Śląsk, że nie jest tylko przestrzenią pustą, związaną właśnie jak się często mówi w Warszawie, że a Śląsk tam brud i tak dalej, tylko związaną z pewnym dziedzictwem i z pewną odrębnością, o czym też się bardzo często zapomina i dzięki temu szlakowi można to w jakiś sposób wesprzeć. Jest to na pewno jakiś pierwszy krok, bardzo duży krok do tego. Szlak Zabytków Techniki to w chwili obecnej jedna z wizytówek regionu, towar eksportowy województwa śląskiego. Pierwszy taki w kraju, jeden z nielicznych w Europie, tak dobrze zorganizowany, ma kilka lat, ale już zdobywa uznanie i krajowe, i międzynarodowe. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, później złoty certyfikat dla najlepszego produktu. Teraz jeszcze złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale również fakt, że zostaliśmy częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Włączenie do szlaku to nie tylko korzyści, ale także obowiązki. Obiekty, które chcą dołączyć do szlaku, muszą spełniać szereg kryteriów, między innymi trwałość finansowania, wartość historyczna obiektu, dostosowanie do obsługi ruchu turystycznego, ale przede wszystkim dostępność i unikalny charakter obiektu. Między innymi dlatego podjęto decyzję o skreśleniu z listy dwóch obiektów – dworca PKP w Rudzie Śląskiej i Porcelany Śląskiej w Katowicach. Przyszłość Szlaku Zabytków Techniki to szereg wyzwań i nowych możliwości, które stoją przed twórcami i pomysłodawcami projektu. Chcemy wykorzystać potencjał tych 150 prawie obiektów, które znajdują się w regionie, które jeszcze nie są na Szlaku Zabytków Techniki. Chcemy zachęcić samorządy lokalne do tego, aby tworzyły właśnie produkty na tym najniższym szczeblu i wtedy Szlak Zabytków Techniki oraz Gwiazdy Techniki, czyli te obiekty, które wkrótce na szlaku zostaną wskazane jako najlepsze z najlepszych, będą generowały ruch turystyczny i ten ruch niejako przekazywały dalej do tych obiektów mniejszych i właśnie na szlaki lokalne, jak na przykład tworzony właśnie Zabrzański Szlak Zabytków Techniki. Wyjątkowy charakter szlaku doceniają jednak nie tylko mieszkańcy Śląska. Się wybieram, jednakże na razie zajęcia mi nie pozwalają na to, żeby zrobić to w tygodniu, jednakże przy pierwszym wolnym weekendzie mam zamiar zobaczyć jeden z zabytków. Choćby ze względu na to, że mam w domu samych techników, więc dlatego, żeby coś zobaczyć, żeby rozwinąć zainteresowanie.